Siema, siema! Gramy dzisiaj w grę Sprinters. Będziemy szybcy niczym Usain Bolt, jakoś się tak on nazywał. Tu jest gdzieś Majdowy, o! Tu jest Majdowy, ze mną gra. Halo, Majdowy, siema, ty witajcie. Żyjesz? Jest, żyjesz. Ty, a żyję, zobacz, żyję. Zobacz tego kolesia, co jest w tym. U mnie w kabinie, albo u siebie. On śpi, kurwa. No, dokładnie. Jest pauza. Jaka pauza, dobra. Ale u ciebie nie widzę, u siebie widzę. To co, uruchamiamy silniki? Ja już mam cały czas, człowieku, jestem gotowy do jazdy. W ogóle zobaczcie, jakie Majdowy teraz czołgi wybrał. Wcześniej się męczyliśmy jakimiś starymi starami. Dobra. O kurczę. Dopiero odpaliło mój czołg, także... Może jestem w szoku, pod wrażeniem, nie? Jak to pracuje. Powiedz mi, gdzie jedziemy. A więc tak... ze strony logistycznej, no to lecimy teraz w lewo. No. Przez wodę musimy oczywiście przejechać. Dobra, no to prowadź, bo ja ostatnio prowadziłem... I trzymać się po paliwo musimy podjechać, nie? No to ty prowadź. Tylko powiedz mi, co ty masz u siebie zamontowane, bo będziemy musieli drzewo dostarczać. No ja mam... A, bo ty masz żurawia. Czekaj, ja spróbuję zamontować coś innego. Skrzynia z plandeką. Musisz mieć skrzynię, bo w przeciwnym razie ten, nie zabierzemy drzewa. Ja biorę ten, cysternę na paliwo, a ty bierzesz drzewo. Bo te smoki będą palić dużo. Niedostępne. Dobra, no to biorę to z tyłu. Z żurawiem. Też niedostępne. Skrzynię musisz wziąć. Czekaj. Żurawie, furgona, przyczepa, paliwo mi jest niedostępne. Dobra. Biorę żurawia i jedziemy. To jest ruska gra. Ciężka kamera. Nie wiem, gdzie Majdowy pojechał. On wyprął jak... W lewo. Ale wiesz co? Tutaj chyba nie przejedziemy. Ja się cofam. Jedź prosto przed siebie. Żebyśmy już stanęli na pierwszym metrze? Mamy za duże auto, żeby tutaj się przycisnąć, wiesz? Ja się zawracam. Ja jeszcze nie włączyłem tego, czekaj. Jak się włącza? Dobra. Co, jechać przez tą rzekę? O, i teraz w lewo. Jak w lewo? Tutaj dobrze, w lewo, jedź. Prosto. Przez wodę musimy przejechać. Dobra, tylko wszędzie pojedziemy. Ja jestem tuż za tobą. Czyli mam się nie zatrzymywać, a ja nie wiem gdzie jadę. Poczekaj, stój! Hamuj, Majdowy, hamuj! Patrzcie Majdowego, nie? Przecież on nie hamuje, zobaczcie. Przecież on w ogóle nawet nie wie, co znaczy hamulec. Ej, ja tę trasę wytyczę, dobra? Dobra. No to trzeba sobie tę trasę wytyczyć, bo tak to my za daleko nie ujedziemy jakoś. No to ja ci powiem, musimy na pewno tutaj mamy paliwo, nie? Jak masz tą mapę włączoną i mamy tak. Rozgałęzienie, nie? To jedziemy w prawo czy w lewo? Prawo jest dalsza, ale mi się wydaje, że prostsza. A w lewo będziemy musieli brzegiem zapierdalać. Ale miniemy paliwo, widzisz? No ale byśmy się tutaj zawrócili, bo tam będzie chyba sucho. A tutaj będziemy musieli jechać brzegiem. No dobra, to jedziemy brzegiem. Ale mamy dobry napęd, także mi się wydaje, że... Ja myślę, że jak będziemy mieli wodę po dach, to żaden napęd nam nie pomoże. Nie wiem, czy mamy w ogóle wciągarkę. Mamy wciągarkę. To fajnie. Dobra. Blok dyferencjału jest nieczynny. Jak nie? Dyferencjał jest always, czyli zawsze włączony. On się wyrywał, na ręcznik był zaciągnięty, a wyrywało go jakby... Jak reksia po szynkę, tak? Tak. Jest tak głośno gra, ja nie wiem, czy się wyciszę. Nie byłem w opcjach, ale tylko w graficznej opcji wyskoczyłem. Ogólnie jak mam kamerę, to jadę. Jak mam tą kamerę nad kabiną, to ja cię w ogóle praktycznie nie słyszę. No właśnie, tak głośno ryczy ten auto. No i teraz, człowieku, przeżegnaj się, nie? Bo ja ci powiem, że tą rzekę tylko jednym samochodem pokonywałem. Pewnie sobie dwie rzeki.
żółtym takim. Aha. No jest tam taki żółty z wielkim kołami. Ej, ja leżę za apetę, ale mu... A ja po prostu wjechałem do wody. Tutaj jesteś ważny. Ja nie, nie żaby zjedzą. Na kierownicy się to ciekawie. Ale Majdowy mi nie kazał podłączać, bo nie ma czasu na podłączenie. Też nie gram na kierownicy z tego względu, że ten... Posuń się. Próbuję, czekaj, no przecież... Paliwo jest, ja już dojeżdżam. Ja wiem, że dojeżdżasz, zepchłeś mnie na drzewo. Czy to ważne? Ważne, bo teraz ja mam problem z podjechaniem. Ej, zajebałem w beczkę, nie? 264 uszkodzenia. Dobra, ja się... I samochód zatankowany i dziękuję. No dobra, już jest. Daj mi się też zatankować. Ale czekaj, gdzie teraz muszę sobie ustawić, albo dobra, ci się odsunę. No właśnie, przydałoby się, żeby się odsunął. Nie blokował dystrybutora. O. Przepraszam, ale pan tu nie stał, kurwa. Dobra, ja mam pomysł tutaj na przejazd. Albo nie mam pomysłu, czekaj. Poczekaj, ja zgaszę silnik. Albo tam, przecież na stacji jesteś, nie? Proszę, no. Tak, wykorzystać z telefonu. Łączę sobie mapkę. O, ja ustawiam już trasę, wiesz, no bo... Po drewno. Widzę jakąś tam kreseczkę. Najpierw musimy jechać po drewno. A później w drugi ruch po przekątnej mapy. Widzisz tą trasę? Tak. Oczywiście ona jest ukryta, będziemy wierzyć w to, to się odkryje. Wiem, to będzie dopiero... Ja tutaj wybieram na optymalną drogę, żeby jak najmniej się męczyć, wiesz? Z tymi drzewami. Przecież to jest sama przyjemność, taki off-road. No, pamiętasz off-road? Ej, i dalej nie mogę ustawić. Punkty mi się skończyły, więc jedziemy dalej. Dojedziemy do mojego punktu. Ja cię proszę, nie zakuszaj to, co ja do ciebie mówię. Dobrze. Czekaj, bo uruchamiam silnik. No i teraz to jest wiesz. Kurwa, znowu 7 uszkodzeń. Już jadę za tobą. O, muchomorki jak wreszcie. Ja ci mówię, że tutaj to by... A raz też jest ruska gra, nie? Tak. Chyba nawet tego samego producenta. No, możliwe. Nie zagłębiałem się w tym temacie, to ci nie odpowiem szczegółowo, bo nie chcę skłamać. Chujowe drogę wybrałem, no ale dobra. Trochę kamienistą. No ja ominąłem, a ty nie? Ja lepiej ominąłem od ciebie, bo ja przejechałem obok kamieni. Właśnie widzę, jak już na dupie siedzisz. Teraz chyba wracamy, co? No nie, ja potrzebowałem tu czekaj. Nie jedź, nie, stój. Majdowy, stój. Nie, ja cofnę. Dobra, jedziemy. No ja tutaj robistyk jestem, to właśnie. Idziesz Majdowy? Słyszę. Ale czy ty idziesz? Mówię tak słyszę, nie, że ja nie jadę. Rozumiem. Wiesz co, bo tutaj mi tak warczy ten samochód, że muszę kamerę oddalić jak najdalej. Dobra, no to pójdziemy do przodu. Czekaj, ja już przejadę tym mostem, na mnie poczekaj, bo widzę, że już się przygotowuję. Czekaj, bo ja go jeszcze nie widzę. Ej, uważaj na kłody, bo dają uszkodzenia. Czekaj, bo ja się teraz ustawiam do tego mostu. Ja muszę na ciebie poczekać, bo ty pojedziesz inaczej i będziemy mieli... akcję ratunkową. Bardzo wolno skręca mi kierownicę, nie? Jak się rozpędzę... No to trzeba ten. Dobra, ja już widzę, że jedzie. A Majdowy nie zna czegoś. Czekaj, bo ja dopiero odpalam. To ci proszę, nie jedź Majdowy na szybko już.
jaki multum tego, ile to oleju musi pożerać. Ej, nie mogę jechać. Mój strasznie kopci przy odpalaniu. Aha, no, to dobrze. Mój też. Oj, chwilineczkę przejechałem. Musisz poczekać chwilę, tam przerobić. Ale z ciebie kierowca, wiesz co? Ej, to ma chyba silnik jak te, jak pociągi, kurwa, spaliwa. No, on powiedział, że jak czołg. Ej, tu jest koniec mapy, więc uważaj. Ej, strasznie nie tyle co wolno, tu jest mały promień skrętu, wiesz? Poczekaj. Już jak krzyczę, poczekaj, bo... My w prawo jedziemy? Tak. Przecież wybrałem najlepszy... Mówić od razu, ja muszę tu od razu... Skręcił między drzewami. O, proszę, ja ciebie. O, drzewo. Ba. Dobra, czekaj, już ustawiam do ostatni punkt. Ustawiam następne. No to ustawię, bo jestem kawałek za tobą. Dobra, pojedziemy może tędy, zobaczymy jak będzie wyglądać. Chociaż już powinno być widać skład drewna, jak pojedziemy tędy. No jest, jest co kręcić. No i on tędy. Uwaga na kamienie. Jest skład drewna, już go widzę. Tylko poczekaj. Już widzę, że zapierdala, że sobie włączę na jedynkę, wiesz, włącz też sobie na jedynkę. Ja mam cały czas na jedynce. No i dobra, ja widzę, tylko że chciałem ci powiedzieć. Chcesz ten samochód z planego. Powiem ci, że chyba nie ma sensu, bo cel chyba jest taki, że musimy dostarczyć drzewo, wiesz? No wiem. No i tu stoi star, także... Raczej byśmy nigdzie nie wyjechali w takim starym. Chyba, że gdzieś na asfalt. Pojedynczo, tak? Czy bezpośrednio od razu? Bezpośrednio od razu. Mówisz, żurawie się posługiwać? Znaczy, umiem się posługiwać żurawiem, ale to po prostu bardzo długo trwa. Jak się ładowało drewno? Przywróć, chwytak żurawia. Jak się tutaj ten ładowało? Aha, już wiem. Ja nie widzę punktu, gdzie mogę ten. O, jest. Nie należy, nie. Tylko małe. Załadowałeś? Tak, tylko małe można ładować. Poczekaj, bo znowu. Teraz ja tam wjadę sobie. A ja spróbuję tutaj nawrócić. Ej, ale tu są pinki powycinane. Poczekaj chwilę, Majdowy, musimy się tam minąć, wiesz? Ja tutaj do tego wjadę. Jak się nazywa do zastępu? Tak, zastęp? Tak jest kibel na wsi? Do ustępu. Tak, ustąp pierwszeństwa, nie? Do zastępu. Do zastępu. Wychodek, o. Się teraz wycofujesz, tak? No tak, poczekaj, ja się... my się miniemy, dobra? Tu jest ciężko, dalej są pięknie i ciężko. Dalej ci już nie wjadę, bo film stoją, tak. Dobra, ja już wyjeżdżę. Żebym jakoś ominął. Możesz wjechać. Wiesz, że ja to jak idę jak Pershing, tak? Mogę cię jeszcze zahaczyć. Idę jak Pershing, kurwa. Zobaczcie, błoto po sam pas, nie? Dobra, ja czekam przy wodzie. Zobaczę na mapie, jak tutaj trzeba jechać, żeby tam dojechać.
Ja mniej więcej pamiętam tą mapę, wiesz? To ty trochę grałeś w tą mapę, widzę. No, bo to jest chyba najprostsza. jakoś się jechało, wiesz? Żeby jak najszybciej. Warsztat. Po drodze też będzie warsztat. No, ja mam 71 uszkodzeń. A ja 271. Dobra, dojedziemy. Ale do paliwa mam 422. Ja się zastanawiam, czy tutaj jechać tym Błockiem. Pojedziemy Błockiem. Błockiem, a później pojedziemy sobie asfaltówką chyba. Dobrze pamiętam. Jak tam jest? Jedziemy prosto? Jesteś już za mną? Jestem za tobą. Dobra, jedziesz tam. No. Człowieku, dobra, ja próbowałem. I tutaj brzegiem, nie? Tak trochę, bo nie wiem, jak te samochody się zachowują. Dobra. Czekaj. A ja dobra, jedziemy na tyle. No właśnie, tylko mi się nie zatrzymuj teraz, bo... Ja wiem, najgorzej się zatrzymać. Mogę po prostu nie wyjechać. Ja już zawsze... Jak chcesz się zatrzymać, to jedź do momentu, gdzie będzie suche... suche to... Dobra, to ja nawet się nie miejsce, żeby się zatrzymać. Bo ci powiem, że może być różnie. Niby się wydaje, że tu jest w miarę sucho, ale jak... Zatrzymasz się koła. Tak, jak masz. No ja nic nie słyszę, nie? Co, muszę cię wziąć z boku, bo normalnie... Z boku, ty od razu z boku. Za wolno jadę. Za wolno jedziesz jak dla mnie. A ty cały czas na jedynce? Cały czas na... nie, na trójkę mam. Ja mam automat. Stało mi się zmienia. Ja na dwójce, gdzie na trójkę, o teraz się przyłączył na trójkę, złapałem tego, cień aerodynamiczny. Te czołgi to po wszystkim przyjadą. Prosto czy w prawo? Szybka decyzja. Prosto. Dobra, czekaj, bo redukcja do dwójki. I potężne płotko. Ej, bo ja dotąd tylko ustawiłem te. Poczekaj chwilę. Bo ja dalej przecież nie ustawiłem punktów. Powinniśmy skręcić dawaj, w prawo. Dawaj, bo tu jest sucho. A zaraz będziesz miał jeździć. Prawo? Czekaj, ja zerknę sam na mapę. Bo ja tylko dotąd ustawiłem tę mapę, wiesz? Mhm. A tutaj będzie... mamy jakiś cel w ogóle, nie? Ukrywanie, no. Jest jakiś samochód ukryty. No co, jedziemy tam? Jakoś ominiemy? Dobra, jedź. Chyba. Czyli prosto jedziemy. Tak, bo idziemy. Ja włączam światełka. Ja też. Mówię, szkoda, że te samochody takie głośne są. Dokładnie. Ile masz paliwa? Aha. 362. Ja mam trochę więcej od ciebie. Przepierdoli przez jezioro, ja mówię, pojedzie brzegiem, nie? No zapierdala po jeziorze. Nie, na początku jest głęboko, reszta to idzie. Mówię ci, tu jest silnik z czołgu, także dopóki i ten. No, ale trzeba, nie, taki, zatopisz, taka łodyga, nie zatrzymała, poczekaj chwilę. W ogóle warsztat potrzebuje zaliczyć, ale to tylko tak na rozpiełku, żeby zaliczyć go. Ja też mi się przydał, bo mam... A nie, i jeszcze nie. Ja mam 362. A no widzisz. Ja mam większe, bo zawsze prowadziłem. No dobra, gdzie jedziemy? No dawaj, kolega. Czekaj, no zerknę na mapę. No nie ma czegoś takiego. Dobra. Prosto. No jedź prosto. A tu jadę prosto. A tu jedź. Chcę, żebym prowadził, proszę cię bardzo. Zaraz cię i tak. Prowadzę ci błot.
trochę ci płotka. No jak możesz mnie wyprzedzić, jak ja trójką zapierdzielam w takim błocie? Ja też. A teraz aż na wielki kamień. Widzę. Gorzej, bo ja nie skręcam w prawo, tylko w lewo. Teraz trzeba wyhaczyć lepszą drogę, nie? Ja pojadę w prawo, w lewo. Ale przywaliłem to drzewo. Patrzcie jak ubiorę. Uważam, jest ta kamera. Ta kamera mnie wkurza, bo chcę, żeby była z drugiej strony. Tak, bo mówię, oni mają jakieś... Rosjanie mają jakieś dziwne te... Dobra. Ja pierdzielę. Mamy punkt osiągnięty. Tutaj nic nie ma, nie? Ale warsztat jest, ale musimy odkryć cztery samochody chyba. Albo cztery przywieźć. Poczekaj, bo... A będziemy mieli dwa dopiero. Jak na razie to ja się tak paplam w błocie, że nie mogę skręcić w ogóle. Ty lubisz. Dobra, to ja czekam. Tylko krzyżak... Nie mogę tego drzewa ominąć, dobra. Ej, kamera zaraz spadnie. Czekaj. Czekaj, bo teraz przywaliłem tak w ten... Poprawiłem ją. Przywaliłem tak w drzewo, że aż mi silnik zgasnie. Dobra, to ja odpalam, bo patrzcie, Majdowy nic nie powie, że dojeżdża, nie? Zatrąbię ci. Ale tylko po to, że nie wyprzedzi, czekaj. Nie, no stoję. Idzie. A, widzisz. A długie gdzie tu są? Ej, czekaj, 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 bo ja tutaj nie przyjadę. Gdzie jesteś? Blisko za mną? Co pan? Nie, jestem kawałek za tobą. Kurwa, co za kawałek? Trochę dopiero do wody. Dobra. Kamera to jest upierdliwa tutaj, no ale... Ale cała gra jest ciekawa. Tak. Ej, zaraz rozpierdolę drugi samochód. Czemu stoisz? Bo mi gaźnik strzela, poczekaj, stawiam mapę. Dobra. Cel. Nie, powiem ci, że silnik tej gry ładnie pracuje. Wszystko ładnie pracuje. Drzewa da się powalać, da się je wyrwać. Coś jeszcze da? Błotko ładnie się pracuje. Nie, podoba mi się tego. Kamera jest świetna. No, ale nigdy nie może być idealnie. Może być. Czekaj, nie jedź za mną. W ogóle widzę jakieś światełko w lesie. Jakieś kwiatki albo przybyt. Albo to te. Ja to nie słyszę, stary, bo mi z dwóch tuników zapierdala kałaszynko. Gdzie ty pojechałeś? Pojechałem lepszą drogą. No, pojechałem lepszą drogą, ci powie. Nie powie, że skręci w lewo. Ja bym pojechał prosto. Cały czas obserwuj mapę, stary, ty. Ciężko jest bez mapy. Ej, w ogóle fajna gra na łapie chodzi. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale coś tam kompas. Jest coś takiego, że masz tylko kompas i znaki i musisz znaleźć punkt na wielkiej mapie. Jakieś takie było jak to, że tak naprawdę gra nie ma celu, ale biegasz po lesie i próbujesz znaleźć. Dobra, słuchaj. Nie słyszałem o takiej grze. To dzisiaj widziałem na Steamie. Bo ja wiesz, trochę... Chłopie, jadę, jestem daleko od ciebie. Tak, że ja będzie buf! Ale tak, ja. Zatrąbię ci. Ja nawet nie wiem, co się trąbi tutaj. Ja cały się spłaciłem, jest tak gorąco. Ja mam rzeczki zakręcone. O, mapa tak jest? Bo nie spadli z niego.
się tak nie zatrzymuję, bo jak ja się rozpędzam, to wiesz, że to jak ty u mnie na farmie nie masz hamulca, tak ja tutaj mam. Co? U ciebie na farmie nie mam sprzęgła. A sprzęgła nie masz, a ja tu nie mam hamulca. Ledwo cię słychać. Padłem w kolejny. Stój, ja też stoję. W lewo. Musimy jechać w lewo, kolega. Ja jestem w kolejnach, także nie zapomnij, że ja skręcę. Ja próbuję. Tędy nie wjadę. Poczekaj, poczekaj, bo jestem tuż za tobą. Bo musiałbyś ty skręcić w lewo chyba. No gdzieś tu jest ten punkt do odkrycia. Musisz cofnąć, bo jest kółko. Masz kółko? Już odkryłeś? Odsłoniłem. Dobra. To ja jadę dalej prosto. Wiesz co? Poczekaj, ja muszę zobaczyć mapę, bo ja już nie wiem gdzie jesteś. Gdzie jestem? Ja jestem na dole, a ty jesteś w górę. Ty jesteś w jeziorze w kształcie nerki. W ogóle mam tak jakąś mapę dziwnie. No bo tak, prawym przyciskiem, lewym, no dobrze, prawym przyciskiem przesuwasz. Już mam. A lewym obracasz. Tak. Dobra, to ja jadę prosto. Teraz dalej, tak, kolega, bo zaraz do celu dojedziemy. No, a ja muszę stąd tak wyjechać. No to musisz na wsteczny, no dawaj. Fajdio, pojechali. A nazad, poszli. No. Pojechali. Tylko teraz powiedz mi tak, bo ja tutaj nic nie... Ja już jestem ku celu, znaczy już ustawiłem drogę do celu. Ty tylko, wiesz co, na wstecznym to ja tu mało co widzę. Ja ci mówię, a czemu ty stoisz? No bo ja czekam na ciebie, ale już jadę. A dobrze by było, jakbyś mi trochę odjechał. Już jadę. Bo ja to się wyłamuję. Ja jadę już do celu. Słuchaj, jedzie, jedzie, jedzie. Ja jadę tuż za tobą. Popchnąć cię? Nie. Bo ja już się tak rozpędzam, że jestem w stanie cię popchnąć. Kurczę, wiesz co, ta gra to tak głośno gra, że ja cię czasami słabo słyszę. Dlatego ja też krzyczę do tego mikrofonu. Ciekawe, czy w ogóle nas widzowie będą słyszeć. Prosiłbym tak, żebyś trochę dwójkę zapiął. No teraz już na trójkę zapiął, czy robisz? Już dojeżdżamy do celu, kolega. Czekaj, bo ja już mam niebezpieczne. Czekam aż mi przyjdzie USB do gołęzi, wtedy sobie zamontuję, można powiedzieć, że na stałe kierownicę, który będę jest stojak podstawiał. Wiedziałem, że to zrobię. Gdzieś tu jest cel. Nie widzę, bo żeś mnie wepchnął na kamienie. Ja? Tak, jestem 30 cm od ciebie? No teraz tak, a przed chwilą mnie zepchłeś. Niemożliwe. Czekaj chwilę. Bo tutaj nie podjedziemy. Spokojnie idziemy. Musimy jechać w lewą stronę. Cio, bo teraz jest taki dźwięk, nie wiem skąd. Odblokowałem? Co? Odblokowałem, bo tutaj jakiś dźwięk słyszałem muzyki, że w ogóle nie słyszałem.
Ja, ale ty tam pojechałeś. To teraz muszę... Nie, ty jedź prosto i za jakieś 100 metrów będziesz miał skręt w prawo. Pojedziesz? I będziesz też u celu. Będziesz miał taką łysą polanę. Ale obawiam się, że z tej drogi, jak będę chciał wjechać na polanę, to będzie problem. Dobra, no to zaraz. A u ciebie czysto? No lepiej, ja już prawie widzę cel. No to się było... lepiej wrócę może. Dobra, ja już widzę cel. Pędzę w twoją stronę, tak. Ja nacisnąłem zrzuć ładunek i co teraz? Wiesz co, czekaj, bo ja przejechałem ciebie. Trochę cofnąć. Zaraz dojadę do ciebie, to się rozładujemy. Punkty jakie dostaliśmy? Ty, odjebałem. Nie wiem. Czekaj chwilę. Teraz zgasiłem silnik, to cię słyszę. Co ty kombinujesz, powiedz? Podpory nie wystawiłeś. Dokładnie. Już. Jak się rozwija te? Ej, ja kończę ten odcinek, bo to jest bez sensu. Ale jak, czemu nie możesz się automatycznie wyładować? Co tak jest? O, no mi tam. Czekaj, pytam. Prawo. Ej, tak, zero. Jak rozwiniesz zaawansowane, no, to tam masz u góry puść żurawia i coś tam, coś tam. No może go nie przewrócić, ale no, czekaj, dobra, ma. Dobra, czekaj, już się nie zadowoluję. A nie wiem jeszcze gdzie. Nie widzę punktu, które nie wiem. Jedziesz, to bez zaawansowanych trzeba jechać. Jedź, dawaj punkty. I będziemy się żegnać! Ale kurwa, pajace. Ale cisza, Majdowy jest skupiony jak... Teraz po lewej stronie spójrz w swoją lewą stronę i będziesz miał takie szare okno, żeby... O, tak. Dobra, dostałem to tym miłym akcentem punkty. Kończymy dzisiejszy odcinek. No, trzymajcie się cieplutko. O, cieplutko się trzymajcie, na razie dzięki, cześć.